Moi kochani, na następnej lekcji przejdziemy do omawiania białek. W licealnej klasie pierwszej D trwa lekcja biologii. Paulina Domańska jest uważana za szkolną chuligankę. Dziewczyna jest z tego zadowolona. Lubi uchodzić za twardą i niepokorną. Tłuszcze to estry, czyli połączenie glicerolu i kwasów tłuszczowych. Bardzo dobrze. A powiedz nam jeszcze, czym jest glicerol? To sterol. Alkohol, idiotko. Ty mnie będziesz poprawiać? Ty? No już się tak nie spinaj, Wikuś, bo zaraz ci się coś stanie. Dziewczyny, proszę, uspokójcie się. Paulina, przeproś Wiktorię. No ale... Przeproś koleżankę. Rzeczywiście, glicerol jest to alkohol, ale to nie daje ci prawa, żeby wyzywać koleżankę od idiotek. Dobrze, przepraszam. No dobrze, Paulina, skoro tyle masz do powiedzenia, to może podasz nam jakiś przykład sterolu? Sterolu, cholesterol? Bardzo dobrze. Wow, dostajesz plusa za aktywność. Wysoci? Dobrze, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Ja przypominam wam o prezentacji. Przyłóżcie się, zwłaszcza ci, którzy chcą poprawić oceny. Wiktoria robi wszystko, żeby być najlepszą uczennicą w klasie. Nie może znieść, że Paulina, którą uważa za chuligankę i prostaczkę, publicznie wytknęła jej błąd. Glicerol to alkohol. Jesteś bezczelna. Ojoj, poczekaj, bo normalnie zaraz się popłaczę. A wy z czego się cieszycie, mądrale? Więcej tego nie rób. Ale czego? Publicznie mnie nie poprawiaj. Nie masz prawa. Jesteś zwykłą patolką. Wiesz co, może i jestem, ale zobacz, jak to musi o tobie świadczyć, skoro zwykła patolka umie więcej od ciebie. Ale jej pocisnęłaś. Dobra, chłopaki, idźcie na fajkę. A jak? Zaraz powiem panu dyrektorowi. No powiedz, powiedz, może troszeczkę ci ulży. Ale jaja, no tak mi się palnęło z tym glicerolem, ale mi na tej krowie, jak się okazało, że mam rację, bezcenna. Wiktoria myśli, że co, że jak jest jakąś cholerną panną porządnicką, to może być ode mnie lepsza? No to właśnie teraz jej pokazałam, że tak nie jest.